Cześć, to ja, Wojtek Pietraszek. Pokazuję Wam dzisiaj piękną gitarę siedmiostrunową, czyli coś naprawdę do mocnego grania i naprawdę godnego polecenia. Dobra, skupmy się teraz na tym, co ta gitara posiada. No, korpus stopoli, gryf klonowy, czarny osprzęt, dwie gałki, gałka górna od głośności, gałka górna od barwy, przełącznik trójpozycyjny, przetworniki, model PSND, humbuckery, mostek o nazwie Fixed 7, kolor Black Knight. Kolor, jak widać na zdjęciach, jest taki fajny, tak jakby z jakimiś takimi z wtopionymi elementami aluminiowymi, metalowymi, tak jakby jak gwiazdy, coś takiego. Czarna noc. Struny przewlekane przez korpus na wylot, mocowanie czterema śrubami. Dobra, zobaczmy teraz na przesterku, jak ona mniej więcej hula. Przetwornik przy mostku. Zobaczmy przy gryfie. A teraz w pozycji z obu przetworników naraz. No dobra, zobaczmy teraz na przesterku. Przy mostku, teraz przy gryfie z kolei do takich solówkowych. Zobaczmy kanał w Line 6, taki insane, czyli generalnie najmocniejszy. Thank you.
generalnie gitarka naprawdę warta polecenia, warta swojej ceny i no według mnie to w sumie faktycznie jest jeden z nielicznych egzemplarzy gitar spośród wszystkich marek, jakie widziałem, w przystępnej cenie i siódemki, więc zwróćcie na to uwagę. Dzięki za uwagę, papatki!